Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heavy Rain. Doczytuje nam się właśnie kolejna sekcja, wtorek, 8.5, 17 mm deszczówki. No i dobra, w takim razie jesteśmy właśnie za pomocą nowej postaci w jakimś innym miejscu. Cholera wie gdzie dokładnie. Zobaczymy jeszcze, jak mnie mam. Prędzej czy później kolega się sam przedstawi, więc w sumie może nie będę mówiła, jak on się nazywa. Po co? O, ręka się trzęsie, co? O proszę, jakaś fioleczka z niebieskim czymś. Jak coś jest niebieskie, to nie może być dobre. Pamiętajcie o tym. Nie no, żartuję. Dobra, wychodzimy wobec tego. Nie ma jak deszcz. Po co mi parasol? Dobra. Ulala. Boże, ręce mi się trzęsą. Muszę się wziąć w garść. Przynajmniej na razie. Na razie. Dziś rano na tych opuszczonych terenach znaleziono kolejne zwłoki. Policja wciąż przeszukuje miejsce zbrodni i przepytuje potencjalnych świadków. Ale jak dotąd nie udało się jeszcze ustalić tożsamości ofiary. Oczywiście wszyscy zadają pytanie, czy jest ta babka. Ciało Jeremy'ego Bonesa i czy mamy do czynienia z ofiarą zabójcy z Origami. Nasza ekipa pozostanie na miejscu i gdy tylko dowiemy się czegoś nowego, poinformujemy Państwa w relacji na żywo. Mówiła Sanders, Iceland. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Gdzie Blake. Zapisałem to nazwisko? Blake. Porucznik Carter Blake. Zgadza się. Tak. Najlepiej jest jednak stać w miejscu, jak myśli się odpalają, bo taka jest prawda, że no, on może przerwać mówienie o nich. Tutaj mamy jakichś policemenów. Tam, ale nic mi to nie da, że to tutaj pójdę. Są już dziennikarze. Wydają się dobrze poinformowani. A no. Dobra, i chodźmy w takim razie tutaj do przejścia. Nie obchodzi mnie to. No właśnie, Norman Jayden. Dobra, gdzie ty możesz mieć oznakę? Aha, tutaj widzę, że mam tylko jedną opcję. To nie była do końca odznaka, ale co tam? Mhm. Bardzo pomocne. No przynajmniej wiemy, że właśnie jest. Cholerny deszcz. Pada bez przerwy, odkąd tu przyjechałem. Czuję, że polubię to miejsce. Nie ma jak sarkazm, co? Dobra, wobec tego przechodź dalej. Czy masz jeszcze jakieś myśli kreatywne? Niespecjalnie, z tego co widzę. Mamy ambulans. Co prawda trochę się nie przyda ten ambulans, jeśli faktycznie jest tutaj ofiara, no cóż, zabójstwa, nie? Dobra, mamy, widzę, jakieś kurcze urządzonko ciekawe. ARI. O, ciekawe. Wow. Czekajcie, co my tu mamy? Jakiś ślad chyba, nie? Zobaczmy. Oscar Dalzel. Pennsylvania. Dobra. Tak. Blake. Gdzieś cię mają? Dobra. Aha. A, tam jest typek. Okej, w takim razie. To jednak nie mają go gdzieś. Ciało jest pewnie pod plandeką, przy reflektorach. Dobra, czy ja czegoś potrzebuję konkretnie? Zbyt dużo osób kręci się na miejscu zbrodni. Wątpię, żeby zostały jakieś ślady. Jeśli w ogóle to były. Cały przemokły. Dobra, zobaczmy to. Trochę pyłków orchidei. Ich stężenie w powietrzu powoli spada z powodu deszczu. Ale jest tym większe, im bliżej ciała. Sprawdzam. Aha, dobra, ale ja może bym spróbowała... Nie potrzebuję. Pyłki. Coś, na co zabójca nie miał wpływu. Właśnie, bym chciała sprawdzić, dokąd prowadzą te... Iwo. Okej. Okay. Chciałam to sprawdzić sobie, co tutaj jest. Mhm. No, cudownie.
Jezus Maria, to jest dopiero dobre. Nawet badania krwi robi. Ślady zaczynają się przy torach. Stąd przyszedł zabójca. Dobra, sprawdźmy sobie kolejny ślad jakiś. No więc może należeć, prawda to? Okej, okay. Kolejny raz sobie skorzystajmy z tych. Coś tutaj widzę, że jest. Za dużo tu ludzi. Zadepczą miejsce zbrodni. Co tutaj jest? Czy to oznacza, że właśnie powinnam iść wyżej? No chyba tak. Ślady prowadzą na te groble. Zabójca musiał schodzić tędy z ciałem. Okej. Okay. Ciało nie było ruszane. Aha. I się cała ubłociłam. Chyba nie przetrzymałam, tak mi się wydaje, ale cholera wie. Ciało nie było ruszane. Dobra, dwójką go. Teraz czwórka. Mocią, panie. Dobra, lecisz, typie. Ładnie. Dobra. Czy ty coś jeszcze myślisz? Na chwilę obecną nie, z tego co widzę. Okej. Dobra. Dalej. Nadal nie myśli. No spoko. Czwórka. Dobra, chodźże. Fajnie. No trochę się ubłóciłeś, kolego. No bywa, niestety. Ciało nie było ruszane. Aha, ciało nie było ruszane, krew. Tu się wzięła do cholery krew. Coś tutaj ewidentnie jeszcze szukam jest, szukam porucznika Cartera Blake'a. Aha. Pociąg. Ciało pozostawiono przy torach. Podobnie jak i inne ofiary. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy tutaj, co jest. No dobra, czyli jest właśnie szansa, że to należy. O, ślady tego samochodu. Dobrze wiedzieć. Czy jest tutaj coś jeszcze wartego zbadania, czy niespecjalnie? Niespecjalnie, dobra. To wiecie co, ja póki co może zdejmę te okularki sobie. O, czy on chowa jeszcze rękawiczkę? Tak, chowa rękawiczkę, dobra. Pochodzimy sobie bez niej po prostu i tyle. Później ją sobie wyjmiemy, jak się znajdziemy już na dole. Póki co właśnie wyjdziemy sobie na dół bez rękawiczki i okularków. I teraz tak, dobra. Okej. Okay. A. D. Zobaczymy, czy się z tobą nie wypierniczę, kolego. Mogę się wypierniczyć tobą. Wybacz, ale nie mam na to za wiele wpływu. Po prostu jestem koszmarna w quick time eventach. Dobra. W takim razie... I mogę tutaj chyba jeszcze sobie podejść w tym kierunku. Tam jest ten porucznik Carter. Dobra, czas wyjąć okularki. Ma niesamowitą technologię do dyspozycji, jak to agent FBI. Czy tutaj przy torach jeszcze coś jest ciekawego? Chyba niespecjalnie. Weź mi, zmień kurka wodna, kąt patrzenia. Dobra, ja chcę tutaj zajrzeć z kolei do ciała. Pracuję. Niesamowitym. Coś mi tutaj w ogóle lata, więc jeśli słyszycie brzeczenie, to sorry. Za chwilę. Jezus Maria, nie dadzą mi zrobić. Odkrywcze, nie powiem. Czas? Mhm.
Ale to dopiero przy koronerze się przekonamy, tak? Tak ty mówisz. Na kilometr cały. No to fajnie wam wychodzi, biorąc pod uwagę, że kurczę jakiś jest za tym. Czy dasz mi jeszcze odejść od ciebie? No i fajnie, w takim razie. Trochę już to prawda się rozejrzałam, ale co tam? Aha, jasne. Dobra, wobec tego. Okularki mi się przydadzą jeszcze na chwilę obecną. Sobie zobaczymy. ARI. Dobra, tutaj chciałam zobaczyć, czy ja coś znajdę intrygującego. Szczerze przyznam. Tu jest coś fajnego. Czy... Aha, tutaj tylko to, tak? Znalazłam. Alan Polk jakiś. Dobra, natomiast ja chciałam jeszcze sobie sprawdzić ten namiot. I w sumie może ja sobie zdejmę te okulary. Bo po co mi one cały czas, co nie? Tak więc pędzimy do tego typa. Do tego typa? Co? Do tego namiotu, Chryste Panie, bo tam jeszcze właśnie nie badałam rzeczy. Dziwny człowiek z tego Blake'a. Niezbyt ucieszyła go moja obecność. Użyję Iwo, żeby sprawdzić ciało. Dobra, wyjmuję okularki wobec tego. Czy do mnie ktoś idzie? Z tyłu? Za mną? Był ktoś? Czy mi się tylko wydawało? Nie wiem. Dobra, coś widzę, że mi... Aha, dużo śladów stóp, ale to pewnie właśnie od policjantów pochodzą te ślady stóp, więc olać już je. Tak, idziemy za to do ciałka, skoro już możemy. Dokładnie, dobra, zobaczmy wobec tego. Mamy trzy próbki jakieś. Aha, mogę się oglądać za pomocą tego. Dobra, to sprawdźmy, co tutaj jest. A plus, tak? Czyli mógł się w sumie zranić. Co ma przy sobie? A, figurka origami. Figurka taką origami jak miał w prawej ręce. Ethan. Palce prawdopodobnie zaciśnięte po śmierci. Dobra, tutaj. Flower pollen. Less than 12 hours. Czyli z tego, co rozumiem, to na przestrzeni właśnie 5 dni umierają, tak jakoś. Nie całego tygodnia przynajmniej. Chyba sprawdziłem tu już wszystko. Też mi się tak wydaje, bo tu na bank ślad należy do policjantów, więc ja już chowam te okularki, moje rękawiczka i chyba stąd odjeżdżamy, wydaje mi się. Bo no to jest nasze zadanie w gruncie rzeczy. Ślady prowadzą na te groble. Już tam byłam. Musiał schodzić tędy z ciałem. Już tam byłam, kolego, nic tam, nic chyba dość nowego nie powiesz. Wracam na posterunek, zanim dostanę zapalenia płuc. Psz. Dobra, jeszcze tam... co tu jeszcze było? Ej, no coś jeszcze mogłam pomyśleć, halo. Dobra, odjazd wobec tego. No i fajnie w takim razie, do widzenia, żegnam, pa. Imponujące. Zabójca zostawił tylko te ślady, które chciał, żebyśmy znaleźli. Dokładnie wiedział, co robi. Zaplanował każdy szczegół. To trochę martwiące, nie sądzisz, Norman? Niż imponujące. Bardziej właśnie martwiące niż imponujące. Dobra. Wobec tego nic nowego tutaj się mi nie odpali. To w takim razie otwieramy samochód. Jedziemy na ten posterunek, tak? Dziadowski, czki, wie co. No dobra. W takim razie jedziemy. Nic nie zobaczę, czy coś myśli. Szkoda. Matko Boska, jeżdżenie podczas takiej pogody. Cudowne musi być. BWA.
Nie wiem skąd to rejestracja, nie mam zielonego pojęcia. Ja ledwo ogarniam, z którego regionu Polski są rejestracje, okej? Okay? Proszę mnie nie pytać, z jakiego regionu, kurczę, Stanów Zjednoczonych, bo akcja się dzieje w Stanach Zjednoczonych, z tego co wiem. Dobra, śledcze, wbijaj miejsce zbrodni, znajdź na miejscu zbrodni wszystkie wskazówki i przechodzimy z powrotem do Ethana, tak? O! Nie topisz. Głowa wilka. Krab. Kraby w grach. Cień. Niepokojący cień. Groza. Terror. Niepokój. No proszę, a ty normalnie masz sprzęty do badania fal mózgowych, nieźle. Mam twoje wyniki rezonansu. Wszystko wygląda dobrze. Nie ma śladu urazów powypadkowych. Pamięć. Bardziej martwi mnie twój kiepski stan psychiczny. Wiem, że jest ci ciężko. Musisz się podnieść. Nie możesz się winić za to, co się stało. Wiesz, łatwo mówić trochę, nie? Smutek w wyniku pamięci. A te zdarzają się każdego dnia. Smutek. Możesz wiecznie obwiniać się za śmierć syna. Co już ona? Przywiązania. Wiem, że jest bardzo nieszczęśliwy. On nie rozumie tego, że... Ego. Że nie potrafię okazać mu uczuć. Przywiązanie, smutek. Jak ty się czujesz? Czy ja wiem? Czuję się, jakby mnie znieczulono, jakby wszystko było nieprawdziwe. Czasem mówię sobie, że to tylko zły sen, że lada chwila się obudzę. Niepokój, pamięć. Smutek. Chciałbyś mi jeszcze o czymś powiedzieć, Adam? Nic. Nie wiem, co tam się jeszcze odgrywało na tym, na monitorku. Miałeś szczęście. Ludzie rzadko przeżywają tak poważne wypadki. No tak, to wiadome. Kurka wodna lata mi tu dziadostwa jakieś. No dla niego raczej nie. Dla niego większym szczęściem by było pewnie, gdyby jego syn przeżył. Bardziej by mu to... Nie chcę powiedzieć, żeby mu to bardziej odpowiadało, ale... No, jednak wiecie, to też dla rodzica jest ciężka sytuacja. 25 mm. Kiedy to właśnie dziecko jest stracone. Biedny Sean. Pewnie miał przeze mnie kłopoty w szkole. Akurat z tego, co wiem, to chyba nieważne, co byśmy zrobili, to jakieś kłopoty by miał. Czuję, że oddalamy się od siebie. Muszę wymyślić coś, żeby się rozchmurzył. Miał bumerang w torbie. Kiedyś nieźle mi wychodziło rzucanie nimi. Tak, bym chciała sprawdzić, Sean, jak to wszystko wygląda. Może chciałby się pochustać? Może przejażdżka na karuzeli? Sean uwielbiał niegdyś chodzić do parku, śmiać się i wygłupiać. Był wtedy taki szczęśliwy. Ale to było zanim Jason. Sean wygląda na przybitego. Chciałbym mu pomóc, ale teraz chyba nie dam rady.
No prawdą jest, że Ethan sam się leczy, prawda? Z tego, co się wydarzyło. Dobra, spacją go. Dobra. I co ja mam kliknąć, żeby złapać go? Na bank muszę coś kliknąć. Wu! Dobra, mam go. Jeszcze raz? Spacja. I zoom. Tęczę widać w tle. Fajnie. No i takie chwile są ważne. Dobra. To miło jest jednak dawać trochę szczęścia dziecku. Zwłaszcza wiecie, w takiej ciężkiej sytuacji, prawda? Na pewno wymyślimy, co z nim robić. Sean uwielbiał bawić się na poślacie. Dobra, zjeżdżalnia? Chodź na zjeżdżalnię, stary. Młody, przepraszam. Dobra, zobaczmy. Pochuśtać karuzela. Huśtawka! Jak mało tak naprawdę dziecku potrzeba właśnie do... No do szczęścia tak naprawdę. Zabawa z rodzicem to zawsze jest coś fajnego. Zwłaszcza dla małych dzieci po prostu uwaga od rodzica, prawda? Dobra, jedziemy. Co ja mam robić? Dobrze. Polatasz sobie. Jak ja cię wybędznę do góry, to dopiero sobie polatasz. Wybędznę? Co? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze przyznam. Ale właśnie jak mówię, ważne, że się bawią. Najlepsze to jest takie ostre zamachnięcie się. Zamachniecie się? Co? Taki, wiecie, ostry nacisk, że tak to możemy właśnie sobie podskakiwać. Dobra, karuzela? Zdaje się, że dobrze się bawi. Chodź na karuzelę. A może chcesz na karuzelę? Zakład, że rozpędzę ją tak szybko, że w głowie ci się zakręci? No, chodź. Dobra, to lecimy w takim razie. Okej, okay. Naparzam, wu! Jakie to jest miłe. Podoba mi się takie spędzanie właśnie czasu wspólne. Mi się to podoba, Chryste Panie. Chyba będzie padać. Lepiej już chodźmy. Już idziemy? Mogłabym coś innego zrobić? Nie wiem, tutaj do pana podejść na przykład? Coś? Ktoś? Halo? Gdzie jest mój syn? Tam jest mój syn. Nakłada plecaczek.
No ale no niestety, właśnie trzeba się nauczyć, jak żyć w tej rzeczywistości nowej. Młody, chcesz coś, żeby ci kupić? Chodź. Nie. Chyba nie chcę. O, tato, mogę się przyjechać na karuzeli? Mogę? Pewnie. Wybierz konia i wsiadaj. Pójdę po bilet. No. Chciałbym znów być takim ojcem jak kiedyś. Ważne, że się stara. Sean jest zadowolony. Chciałbym, żeby był taki częściej. Nie no, jak powiedziałam, to wszystko jest proces. Dobra, to Dankeschön. Dobrze. Wobec tego... Czy ja coś mogę zrobić w związku z tym, czy...? No i fajnie. Chociaż kurka wodna w sumie źle, że nie powiedziałam, bo może by i tam dostał jakieś leki na te zaniki swojej świadomości. Oho, i się dzieje. A to niedobrze, że się dzieje, bo kurka wodna dziecko tutaj jest nasze. Jakby nie było, no, kurka wodna zniki świadomości w trakcie pilnowania dziecka niezbyt dobra sprawa. Tak zwana dysocjacja. Może ma właśnie jakieś zaburzenia dysocjacyjne? Kto to wie? Ała? Nie ten przycisk wzięłam. Wzięłam D zamiast myszką machnąć. Carnaby Corner West. To jest to samo miejsce, tak? A to nie jest... Czekajcie, ja będę musiała sprawdzić przy pierwszym odcinku w sumie, jak będę obrabiała albo coś, bo jeszcze nie obrabiłam. Och, Sean. O Jezu. No tak, nie wiemy, gdzie on jest. Będę musiała sprawdzić, czy to przypadkiem nie tutaj, on, wiecie, stracił syna. Czy to nie było to centrum nie było to centrum handlowe. Sean? Czy to jest jego plecak? Przyśpiesz, że... Jego plecak ciągle tu jest. Ale gdzie Sean? Mamy plecak właśnie. Szkoda, że nie mamy tych okularków i kurka wodna tego. No. Dom. Na pewno wrócił do domu. Sean. Musi go znaleźć. Jest tutaj. Na pewno gdzieś tu jest. Znajdę go. Kurde, Bela mucha mi usiadła na tym. Niech on będzie w tym pokoju. Niech on będzie w tym pokoju. Gdzie on może być? Sean. Nie wierzę. Nie mógłbym. No tutaj go nigdzie nie ma właśnie. Gdzie możemy go jeszcze szukać? No, zniknął. Właśnie. Oho! Znowu? Znowu mieliśmy figurkę origami w ręce? Odblokowujesz nowy bonus. Jej! To właśnie chciałam, nowy bonus. Na tym mi zależało. Niesamowicie w dodatku. No i dobra, powracamy sobie do Normana. Jeszcze tak naprawdę została nam jedna postać do odblokowania. Tylko, że no... Nie pamiętam w sumie, kiedy ona się odblokowuje. Kiedy mamy ją po raz pierwszy. Póki co właśnie, jak mówię, mamy Normana. I zobaczymy, co za jego pomocą. O, widzę brwi niewyregulowane, spoko. Dobra, wtorek, 19, 34 mm. Tak, myślę, że już wiecie, dlaczego jest to ważne, ile deszczówki jest w tym momencie. Mamy wtorek. No, czyli mamy jakieś 5 dni, tak? Do niedzieli, zdaje się. Ile to może jeszcze potrwać? No, zaraz powinien skończyć. Chyba przyszła pora na zabawę z Iwo. Muszę zobaczyć się z kapitanem Perrym.
Takie rozkazy. Jezu, nienawidzę tego zasranego protokołu. Załatwmy formalności, żebym mógł wrócić do prawdziwej pracy. Boże, nudzi mi się. Nienawidzę nic nie robić. Czy ty możesz wstać? Aha, możesz zmienić pozycję na krześle, okej. Możesz jeszcze raz zmienić pozycję na krześle, spoko. A możesz wstać na przykład? Aha, i od początku. Całe krygowanie się. Fascynujące, nie ma co. A pobaw się. Pochuśla się trochę na krześle, tak, tak. Nic ciekawego do powiedzenia akurat nie masz, przykra sprawa. No dobra, w takim razie zobaczmy to Iwo. No i okej, mamy Iwo. Co mam do wyboru, panie? Jakiej zabawki normalnie? Jezus Maria, to musi ciekawie wyglądać dla niego. O, piłeczka, tak? Jakaś. No ładnie. Dobra. Aha. No dobrze się bawi, nie ma co. A policjant się zastanawia, o kiego mu chodzi. Kurka wodna zawsze do ręki, idealnie, normalnie. Dobra, nareszcie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nareszcie. Tutaj do drzwi czy za gościem będziemy lecieć? Aha. Potem przejrzę raport. Odwołaj wszystkie popołudniowe spotkania. Dobrze. A, panie kapitanie. Jest tu agent Norman Jaden z FBI. A no tak, Jaden. Oczekiwaliśmy pana przybycia. Trochę się śpieszę. Może pan pójść ze mną. Porozmawiamy po drodze. Tak, oczywiście. No dobra, wobec tego. Nie, o, może patrzcie, być teraz. Blake. Z tym, że mam konferencję prasową. Odbywają się codziennie. Proszę mi wierzyć, czasem nie wiadomo, co im powiedzieć. Na szczęście dziś mamy coś nowego. Poznał pan porucznika Blake'a? Tak, ano. Spotkałem go rano. Działa według własnych metod, ale to dobre, Glina. Na pewno się dogadacie. A może umie pan wiązać krawat? O Jezus Maria. No dobra. Nie daje nam spokoju. Sprawa zabójcy z origami zupełnie nas zaskoczy. A teraz wszyscy oni w tym kraju są sami zabójcy, ale nam trafi się naprawdę wyjątkowy skrót. Zostawia kwiaty i figurki origami. I bądź tu, nagle zbiega się prosto. I my stajemy się najciekawszym miejscem dla siebie. Mam za zadanie aresztować mordercę. Z całym szacunkiem, ale reszta to już nie ma. Zobaczymy, czy nam się to uda, Chryste Panie. Bo w sumie, czy ja wiem, czy ja tego nie zwalę koncertowo? Ja tylko proszę o wyraźny postęp. I to szybko. Raz chcę złapania sprawcy. A my musimy jak najszybciej podać im go na talerzu. Postaramy się, to z pewnością. Gościu, bez mnie byś miał rozwiązany ten krawat, nie masz prawa narzekać. Pokażę panu gabinę. Jeśli to pana interesuje, to zapraszam na konferencję prasową. Rozezna się pan trochę w tutejszym klimacie politycznym. Dziękuję. Kurka wodna, wleciała mi tu mucha i nie chce mnie zostawić w spokoju, tylko mi tu lata. Dobra, muszę, co my tu mamy? Muszę się kawy. Kawy, mówisz? Gdzieś widziałem Blake'a. Tak, może ja widziałam też go. Pogadać. Też widziałam Blake'a, ale... Rozejrzę się po posterunku, rozprostuję nogi. Tak, ja bym chciała na tą konferencję prasową. Bardziej interesuje go prasa niż śledztwo. Kurde Bela. Umieram z pragnienia. Gdzie jest ten dystrybutor? Dzisiaj o godzinie 6:30. Perry prowadzi właśnie konferencję prasową. Zajrzę tam, może być ciekawy. Po 5 dniach od muszę zobaczyć się z sekretarką Perry'ego, żeby pokazała mi mój gabinet. Chcę zacząć pracę. Na jutro zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok mającej na celu ustalenie dokładnej przyczyny śmierci. Ale według wstępnych oględzin jest to utonięcie. Stan, w jakim znaleziono ciało, wskazuje na działanie zabójcy z origami. Śledztwo powinno potwierdzić to w ciągu najbliższych dni. Policja prowadzi bezustanne poszukiwania. Dobra, w gruncie rzeczy to niczego nowego się chyba nie dowiemy. Więc stąd już idziemy. Proszę o pytania. Słucham.
postępowanie z ciałem ofiary wskazuje na zabójcę z origami? Co to znaczy? W dłoni ofiary znaleziono figurkę origami, a na jego piersi leżała orchidea. Twarz umazano błotem, jednak nie odnotowano śladów stosowania przemocy. Proszę. Zabójcy zwanego Zodiakiem nigdy nie złapano. Może ta sprawa też pozostanie nierozwiązana. Według mnie to mało prawdopodobne. W chwili obecnej zabójca sądzi, że jest bezkarny, ale w końcu popełni jakiś błąd, a wtedy my go złapiemy. Przynajmniej taka jest nadzieja. Czy zabójca zostawił jakiś list? Żądanie okupu albo cokolwiek, co pomogłoby zrozumieć jego motywy? Nie. Nie kontaktował się, a motywów jego działania musimy szukać w dokonanych przez niego morderstwach. Czyli w sumie nic ciekawego nam nie powie ta konferencja. Proszę o pytanie. Niektórzy twierdzą, że policja zbyt długo zwlekała z podjęciem sprawy morderstw, ponieważ ofiary pochodziły z biedniejszych części miasta. Jak pan to skomentuje? Dobra, nie mam nic policja w takim razie. No, nie dostaniemy żadnych informacji interesujących, więc... Czy ty mnie musisz przepychać, babo? To, co utrudnia śledztwo w tych rejonach, to wysoki wskaźnik przestępczości. Dobra. Zobaczymy, co ja w ogóle znajdę. Dzień dobry, kolego. Czy mogę ci z tobą coś pogadać? Niespecjalnie. Norman chciał dystrybutor, tak? O mój Boże. Tu mamy jakieś... O, mamy jakieś te... automaty? Kawa? Tak, wypij sobie troszeczkę kawusi. Akurat mi się wydaje, że... O Jezus Maria, no było podmuchać, typie. A, lura. Smutne. Co ja chciałam powiedzieć, to, że będą nam się wydłużać odcinki prawdopodobnie, biorąc pod uwagę fakt, że niestety kwestia jest tutaj z... uczucie? Śledztwo zaczyna źle na mnie wpływać. Weź się w garść, człowieku. Sprawa trafiła na pierwsze strony. Praca w świetle Jupiterów nie należy do najłatwiejszych. To gdzie ten dystrybutor? O, tu. Mamy. Czekaj, Kurde, bela. O, w ten sposób. Teraz i napij się wody. No. Woda powinna być okej akurat. W każdym miejscu. No i fajnie. Dobra, wobec tego, ja Blake'a chciałam. Może zaczniemy od rozmowy o śledztwie. Mam parę rzeczy do zrobienia. Jeśli do panu pasuje, pogadajmy później. No dobra. Dobra. Nie ma sprawy. Proszę dać znać, gdzie... No dobrze. Blake. Coraz mniej mi się facet podoba. Powinienem na niego uważać. Czekajcie sekundkę, ja bym chciała coś sprawdzić, ale nie mam tutaj żadnej informacji w ogóle, jak to jest z tym, no, z... kurde bela. Z... Co to jest? Zbiórka na prezent dla Larego. Okej. Okay. Zegarek? A, spoko. Proszę pogratulować, żeby nie na pewno nie zapomnę. Piątkę, tak? Kapitan Perry mówi mi, że pokaże mi pani budżetinę. Oczywiście. Nie wyświetla mi się ile od ostatniego punktu kontrolnego. O, to chciałam powiedzieć. Okej, okay, gdzie mnie pani prowadzi? W tamtym kierunku jakoś, tak? Spoko, przyspieszyć nie mogę. Bieda. Widzę, że jestem niedaleko toalet. O Jezus Maria. Przed remontem, co? To mój gabinet? Tu kazano mi pana przeprowadzić. Jakby co, wie pan, gdzie jestem. Fajnie. Nie ma to jak niski standard. Ciekawe, czy on... A nie, przepraszam, bo on miał kurtkę na sobie. To w sumie marynarka mu się nie obrudziła specjalnie. No, w sumie ma to sens. Dobra, do roboty.
Rety, to raczej jakiś większy schowek. Nie, tam no cóż, da się prosiłem pracować. O cichy kąt do pracy i chyba mam, co chciałem. Da się pracować, to jest zwlekać. Ważne. Czas wziąć się do pracy. Najpierw przejrzę akta sprawy. Czy ja mogę coś jeszcze tutaj zrobić w tym, czy niespecjalnie? Chyba niespecjalnie, wydaje mi się. Coś z tym na przykład? Nie. Dobra, wobec tego. Odsuńmy krzesło. I teraz tak. Aha. Nie no, zarąbiście. Zero szacunku. Ale w sumie profesjonalne przecieranie, nie ma co. Marynarką, bo to ma sens. Dobra, naciskam w takim razie W. Ja sobie autentycznie się zastanawiałam, czy nie zmniejszyć sobie poziomu trudności, wiecie, tej gry, żeby właśnie... Chociaż może to zrobię w sumie. No, wiecie co, nawet na waszych oczach zmienię sobie poziom gry, bo mam tutaj, gram w gry dość regularnie. Wezmę sobie od czasu do czasu. Tak, od czasu do czasu, bo ja normalnie mam problem z click time eventami i to nie jest coś, co jest nowe u mnie akurat. Ja zawsze miałam problem z click time eventami. Aha, mogę wstać, ale to mi nic nie da, że wstanę. Tak więc na krzesełko z powrotem. O! Wyciągaj okularki i rękawiczkę przy okazji też. Zmienić gabinet. Dobra, co my tu mamy? Aha, wybierz. Otwórz. Jak to wygląda? W lesie. No spoko, może być i w lesie. Nie ma problemu. Mamy, widzę... Jakieś kurcze w kosmosie chyba? A na Marsie, może być i na Marsie. Ale nie, mi się nie podoba akurat bycie na Marsie. Za pomarańczowo tu jak na mój gust. Tutaj? Co to jest? Chyba mamy zwycięzcę. Serio, uwielbiam takie ten. Coś tutaj jeszcze w ogóle jest? Coś ostatniego, tak? Co to jest? Aha, pod wodą, jak mnie mam. Pod wodą też nieźle. Z rybkami, ojoj. Nie, ale ja chyba wolę właśnie to. Tak więc, dobra, niech to się wybierze i będę przeglądała dowody w tym pięknym otoczeniu. W takim razie. Tak więc, dobra, wyczyść wszystko. Siomi z tym. I dobra, wskazówki. Nice. Dobra, co my tu mamy? Mamy ślady opon. Analiza. Zabójca chyba jeździ Chevroletem Malibu z 83. Analiza geograficzna. Czy coś to daje? Analiza geograficzna niemożliwa, no... Akurat do domyślania się w sumie, że nie jest możliwa analiza geograficzna. Dobra, dalej wobec tego. Analiza. Koton. Nie ma się na czym oprzeć, mówisz. No dobra. W takim razie to jeszcze sobie zanalizujmy orchideę. Symbol niewinności. No to ta akurat mi nic nie da, właśnie analiza geograficzna. No to trzeba przyznać. Niestety to nam nic nie da. A w sumie może bym sprawdziła, czy to mi da analiza geograficzna coś. Nie. No nie. Chyba, że ktoś robi sam. To wtedy trochę gorzej. Dobra, wobec tego wyczyść, że mi to... akta, poproszę. Origami killer victims, modus operandi. Ofiary wobec tego, poproszę otworzyć. 8 ofiar w ciągu ostatnich 3 lat. Sami chłopcy, w wieku od 9 do 13 lat. Brak śladów przemocy. Ofiary znikały w miejscach publicznych w biały dzień. Żadnych
ciała znajdowane 3 do 5 dni później. Utopione. W deszczówce. Czyli w zależności od opadów. Dobra, tam dalej. Mogę otworzyć. A czekajcie chwilkę. Czy ja tu mogę jakoś otworzyć? Aha, mogę analizę wykonać, tak? Dobra, to lecisz z analizą, kolego. Tam, gdzie znajdowano ciała, zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary znikają jesienią. Analiza geograficzna? Tak, bo z tego co wiadomo, to... Tak. No właśnie, niestety. Dobra, wobec tego lecimy z modus operandi w takim razie. Zobaczmy sobie modus operandi. W dłoni origami, na piersi orchidea. Ofiary znajdowane zawsze do 6 godzin od chwili śmierci. To znaczy, że trzymano je przy życiu przez kilka dni, a potem topiono. Przepytano ponad 3,5 tysiąca osób. No ładnie. Przesłuchano ponad setkę podejrzanych. Nie natrafiono na żaden trop. To chyba nic nam nie da zbytnio, analiza. W wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany, stanowczy. Typ pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. Analiza geograficzna? Aha, tutaj niemożliwa analiza geograficzna. Dobra, wobec tego, ale mamy zaznaczone właśnie... dobra, weź wyczyść to w takim razie. I mogę jeszcze mapę, widzę, odpalić. To odpal tą mapę. Aha, tak mamy zaznaczoną mapę, tak z... właśnie modus operandi, a weźmy sobie może wskazówki i spróbujemy coś nanieść, na przykład na analizę geograficzną. Nie o to mi chodziło. To chciałam, szczerze przyznam, analizę geograficzną. O właśnie. Aha, nie, no tak, analiza geograficzna niemożliwa. Możemy zawsze spróbować jeszcze... Chociaż nie, dobra, nie ma to większego sensu. Dobra, wyczyść wszystko wobec tego i zamkniemy sobie Iwo. W sumie. O? Oho? Oho? Kolego, co ci się dzieje? Umyć się, mówisz. No dobra, spróbujemy. W takim razie wstawaj. Muszę trochę wziąć. Zemdleję, jak będę walczył. Ach, czuję się już dobrze. Na pewno dam radę, wiem to. Dobra. Wychodź. No kurka wodna, wychodź, że... Wyjście! Nie bierz narkotyków! To jest złe dla ciebie, pamiętaj. Chyba mamy właśnie obok jakąś toaletę, prawda? Jeśli ja dobrze kojarzę, no właśnie. Mamy zaraz obok toaletę. Ale ci drżą mięśnie, stary. Chryste, panie. Dobra, możemy iść? No. O nie, kurka wodna. Leć. Chciałam zobaczyć, czy mogę myśli zobaczyć, wiecie? Idźże. No kurna raz. Jak ja to mam, przepraszam bardzo. O, dobra, teraz. Zrobić. Żeby to miało sens. Ręce i nogi i w ogóle. O, o, o. Woda. Dobra, chyba się udało, wydaje mi się. No i dobra. No i patrzcie, kogo my tu mamy. Toż to chyba Ethan, co? Tak mi się wydaje. A, tutaj jest Ethan, no właśnie. Ale najgorzej, gra mi w ogóle nie mówi, kiedy się zapisuje. Podłe trochę, jeśli mnie kto pyta. To porucznik Blake, panie Marsie.
Proszę powiedzieć, co się stało. Wybrałem się z żoną do baru. Bawiliśmy się chwilę. Potem on chciał iść na karuzelę, więc usiadł na drewnianym koniu. Kiedy się odwróciłem, szybko szło. Której dokładnie weszliście do baru? Oj, pan mnie pyta o niesamowite szczegóły. Dobra, co ja mam do wyboru? 17, 16. Dobra, powiedzmy, że 16:45. Co miał na sobie pański syn? A to akurat pamiętam, o dziwo. Taką kremową albo białą. Beżową. No i spodnie. Chyba zielone. No. Zielone spodnie. Czyli Sean zniknął, a pan nic nie widział. Nie był pan z nim przy karuzeli? Poszedłem usiąść na chwilę na ławce. Nie od razu zauważyłem, że karuzela się zatrzymała. To pewnie wtedy Sean zniknął. Twierdzi pan, że po szkole zabrał pan syna do parku. Zaginięcie zgłosił pan o 20:15. Czemu zwlekał pan z sobą? Szukał. Szukałem go po całej okolicy. Przecież nie mógł się za bardzo oddać. Panie Mars, czy Sean miał jakieś problemy? O, cześć! Miejmy nadzieję. A co jeśli to zabójca z oligarchami? Wtedy mamy około 4 dni. Jeszcze lepiej, cholera. Około 4 dni. Jak masz stan dysocjacyjny? Trochę tak. Dysocjacyjny, nie umiem wyraźnie mówić. Pardon. Auć. Nie tylko tobie. Wracamy tutaj do naszego detektywa, tak? Tutaj na bank się zapisze gra, bo będzie nowy rozdział, skoro nam zmieniają postać, tak o. Więc moi mili, ja w tym momencie bym sobie zakończyła. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Trochę długi odcinek, ale cóż, nie mam ja na to wpływu, kiedy się gra zapisuje zbytnio, więc no.
Mam nadzieję, że tenże odcinek Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bądź zostawcie też komentarz. Jeśli nie macie pomysłu na treść, to proponuję Zaginiony Syn. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!